Dzień dobry bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie. Wczoraj bal, dzisiaj żal. Nie, tak serio, wróciłam właśnie do domu, jest po 10 chwilę. Powiem Wam, że wczoraj było super, ale jestem po prostu niewyspana. Jest strasznie gorąco, dzisiaj chyba 33 stopnie. Jak widać, jestem rozgogolona. I po prostu jestem niewyspana, bo nie mogłam spać przez temperaturę. Myślę, że spałam jakieś 4 godziny, ale było super, naprawdę fajnie raz na jakiś czas wyjść, tak, przypomniało mi się trochę... Manio, proszę odejść od mojej torby, przypomniało mi się trochę czasy takie, wiecie, studencko-imprezowe. Było bardzo fajnie, dzisiaj nowy dzień, nowy vlog, nowe możliwości, nowe obowiązki. Poczekajcie, muszę mu torbę zabrać, nie wiem o co mu chodzi. W ogóle ten koszyk z Dominikany zdał egzamin, bo był naprawdę mega napakowany i miał mega ciężkie rzeczy, ale przeżył tak jak ja. Może nie wyglądam kwitnąco, ale nie mam makijażu, nie spałam i tak to bywa. W ogóle mam na sobie, miałam na sobie ten olejek z Golden Rose i mam takie różowe usta i dzisiaj to mi się jakoś nie podoba, może dlatego, że nie mam w ogóle makijażu, no ale tak, witam Was serdecznie, zapraszam na nowego vloga. Dzisiaj, słuchajcie, będzie trochę jaki mój klasyczny vlog ogarnieniowy, bo musimy ogarnąć trochę rzeczy, ale najpierw muszę sobie zrobić śniadanie na spokojnie, bo powiem Wam, że wczoraj pojechałyśmy niewidzialnym samochodem do McDonalda, do McDrive'a i ja mówiłam Wam, że w maku najczęściej, no też najczęściej to źle brzmi, bo jak już coś jem, to jem frytki z mańkiem na spółkę. A wczoraj wzięłyśmy po jakimś zestawie i jadłam jakąś bułkę. I słuchajcie, to siedzi mi to na żołądku, więc chcę sobie na spokojnie. Cześć, nie byłeś z ojcem, nie? No, chcę sobie na spokojnie zjeść jajecznicę, mimo tego, że jest upał, to chyba sobie wypiję herbatę. I będziemy ogarniać. Ty byłeś grzeczny z dziećmi w domu? Oczywiście. Nie wiem. Maniuś ponoć wczoraj w połowie wieczoru z Krzyśkiem poszedł sobie do sypialni spać, także wszyscy byli grzeczni, wszyscy żyjemy. Dzisiaj jedziemy dalej z tym dniem, z tym vlogiem, z tym życiem i zaczynamy wszystko od początku. Mam dla ciebie jagodziankę. Z czym? Z wiśniami. Z czym ta jagodzianka? Jezus. Kot jeździ, ja nie wiem o co jej chodzi, taki upał, że żyć się nie da, ja miałam jeść jajecznicę, mam jagodziankę. Takie uroki nie do spania, ale mam jagodziankę, jagodzianka postawi mnie na nogi. Jakby ktoś pytał, to ta jagodzianka jest wyjątkowo z jagodami. Kto oglądał Brzydule, to jest hit. To ma tyle lat, a ja to pamiętam. I zawsze jak Krzysiek mi mówi, czy zjemy jagodziankę, albo że ma dla mnie jagodziankę, to ja się pytam, z czym. No, także teraz jagodzianka, jajecznica. To mi się zawsze kojarzy, jak kolega chciał zaprosić dziewczynę na Sylwestra i ona się pyta, kiedy. Słuchaj, w Ladies mieli Sylwestra, miały Sylwestra kiedyś, no, więc wszystko kiedyś. Wszystko jest możliwe, jak się zalotna zrobiłam. Dobrze, słuchajcie, nie wiem, jak będzie wyglądał ten vlog. Musi szaleścić. Nie wiem, jak będzie wyglądał ten vlog, czy on się w ogóle ukaże. Nie wiem, czy widzieliście mnie kiedyś na kaca. Nie wiem w sumie, czy to nawet kac, bardziej nie... Kaca, ja się widziałem na kaca, czyli jesteś daleko od kaca. Jakbyś miała kaca, to byśmy nie rozmawiali teraz. W sumie tak. Także ja się posilę jagodzianką. Trzeba się trochę ogarnąć. Dzisiaj, słuchajcie, mamy misję. Poza Lidlem. Musimy jechać do Decathlonu chyba, tak mi się wydaje. I kupić parasol zacieniający. Już dawno o tym myślałam i powiem Wam, że w sumie to dzięki Adze mam na to, wiecie, taki, że to teraz jest ten moment, bo jutro się z nimi widzimy na pikniku, a ma być cały dzień, o, znowu się zalotna zrobiłam. A ma być lampa cały dzień, w sensie takie słońce. I to będzie dobry krok, zakup takiego parasola i widziałam, że w Decathlonie są składane i są w ogóle w takiej jakby osłonce, że możecie to nieść na ramieniu, więc myślę, że to będzie super opcja, także mam nadzieję, że one w ogóle będą dostępne, bo wiecie, teraz jest taka pogoda, że pewnie każdy się na to rzucił, no ale może czeka na nas jedna taka malutka sztuczka, no ale to później, teraz jagodzianka. Czy to zwierzę jest normalne? Zobaczcie, nie to. I ona, tak powiem Wam, tutaj świetnie bawi się w swoim towarzystwie. Jak jej matka. Naprawdę. Dzisiaj, słuchajcie, będą bardzo artystyczne ujęcia. Ona nie wie, co się wydarzyło teraz. Gdzie jestem? Gdzie jestem, drodzy kochani? Gdzie ja jestem?
Kiciuś, chyba trzeba ci rzucić patyczek, tak? Tak, rzuć patyczka! Patyczki do sushi, pałeczki do sushi, zobaczcie. Haps! I biały. Dobra, słuchajcie, jestem, bałagan jest też. Wzięłam prysznic i przyszłam się trochę ogarnąć, bo powiem wam, że ja już wam o tym chyba mówiłam wielokrotnie, że ja po prostu jak się ogarnę, jak nie czuję się mega ogarnięta, jak się ogarnę, to to po prostu daje mi poczucie ogarniętości. Jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Może dzisiaj moje wypowiedzi nie będą zbyt składne. Musicie mi to wybaczyć. Użyję sobie troszeczkę tego kremu BB ze Skin 79. Dalej go będę, słuchajcie, męczyć, żeby go zużyć. Albo się. Więc trochę wyrównam sobie koloryt. Nie chcę też robić mocnego make-upu, dlatego, znaczy w sensie takim, że nie chcę za bardzo w ogóle nic na twarz nakładać, bo jest po prostu straszny upał i to i tak zaraz spłynie, nie ma co się czarować. Klima w samochodzie to jedno, ale jak będziemy pomiędzy sklepami ganiać, to drugie. Dobra, także ja po prostu sobie delikatnie wyrównam koloryt. Tak i przypudruję sobie to, żeby mieć jednak troszeczkę bardziej matowe wykończenie. Na sobie w ogóle mam taką sukienkę z HM-u. Ona była, w którymś mierzymy, też usłyszałam, że jest babcina, ale no nie widziałam babci w takiej sukience, no więc nie wiem. W każdym razie jest wiskozowa, jest szeroka i jest przewiewna. Co dla mnie na upał jest idealnym kombo. Więc właśnie tę sukienkę wybrałam, także proszę bardzo, muszę jeszcze zjeść, bo coś mi dalej nie wyszło jedzenie tej jajecznicy. Ale zaraz sobie zrobię śniadanie. I będziemy ruszać. Nałożę sobie ten, właśnie ten rozświetlacz o bronzer tutaj mniej więcej w tym miejscu i niech on robi co chce. Może rozświetlić, może brązerować. O, zobaczcie, widzicie? On daje, no on jest widoczny. To jest taki produkt z jednej strony wielozadaniowy, a z drugiej strony ni to rozświetlacz, ni to bronzer, słuchajcie, ale bardzo ładnie, no po prostu daje fajne wykończenie na policzku, trochę na nos, trochę na górę, dobra. I coś w sumie, po co przyszłam, to ułożenie brwi, bo ja jak mam ułożone brwi, no zobaczcie, teraz wyglądam tak i zaraz moja twarz się zupełnie zmieni, dlatego że jak mam ułożone brwi, no po prostu to wygląda o wiele lepiej i zupełnie inaczej. Nałożyłam dzisiaj w ogóle filtr SVR, ten taki do skóry tłustej. On jest fajny, bo się nie klei totalnie i ma takie suche wykończenie, więc myślę, że na taką pogodę będzie spoko opcją, ale z drugiej strony on nie lubi się na przykład ze wszystkimi podkładami, więc to taka opcja jest dość ryzykowna i trzeba go dobrze poznać. Widzę, że z taką ilością kremu BB, jaki nałożyłam, jest ok, nic mi tu nie zjeżdża. Nic się nie zważyło jeszcze. Dobra. I brwi są mniej więcej ogarnięte. Wiecie, mi po prostu chodzi o delikatne zaznaczenie ich i przede wszystkim uczesanie. Także zobaczcie. I wyglądam jak zupełnie inny człowiek. Później jeszcze nałożę błyszczyk na usta. Ale myślę, że jest ok. Także zrobię sobie jedzonko i spadamy ogarniać. Mam nadzieję, że pójdzie nam szybko, bo jest naprawdę okropny upał. Słuchajcie, jest godzina 11:20. A mamy już 28 stopni i za chwilę dosłownie ma być 29, tak, za pół godziny. I tak będzie sobie rosło do 33. Także to tyle, widzimy się. Patrzcie na to, są supy! Kurczę, ale długie, to jest, to się nie zmieści do samochodu. Przyszłam po... Oho, kajaki! Przyszłam po parasol i wiecie co, to był wkręt, że tam był na wystawie. To nie znaczy, że jest ogólnie blisko, więc szukam. Słuchajcie, za 119 zł jest coś takiego. Tamten kosztował, o którym ja myślałam, to nie jest fajny, no ale ten wygląda tak. I tutaj jest cień i on jest podnoszony, z tego co pani mówiła, i zginany, więc w sumie to ma sens. Jest chyba nawet lepszy od tego, który ja widziałam wcześniej. W ogóle jest bardzo dużo strojów kąpielowych. Zaraz zrobimy, mierzymy, słuchajcie. Ja państwu zademonstruję. Zobaczcie, ma cień, prawda? Tylko sobie rozkładamy. Poczekajcie, bo sobie go rozłożymy. A ten nie jest pięty.
pani nie wiedziała. Ale w każdym razie spinamy tutaj. Zobaczcie, ile ja mam cienia, nie? To chyba dobry pomysł. Ty się zmieścisz. Ja się zmieszczę, mam już się zmieści. Ja już nie. Damy radę. Ja lubię ciepło. Ale ty lubisz słońce, tylko mam. W ogóle musimy pójść na... Teraz piłką dostanę. Musimy pójść na turystykę, bo ponad jest bardzo dużo fajnych akcesoriów, więc... Wkładam mój parasol i idziemy. Słuchajcie, te ręczniki są super na podróże. Ja nie wiedziałam, że jest kilka rozmiarów. Wydaje mi się, że jak kiedyś kupowałam, to był jeden. Wezmę sobie XL jeden. Myślę, że nam się przyda, bo on ma 175 na 100, więc uważam, że super. I on faktycznie 40 zł. No, weźmiemy go. Ostatni przystanek naszej podróży, Lidl. A z nowości, proszę bardzo, pomidory Mutti w Lidlu. Bardzo propsuję, bardzo polecam, najlepsze, jak dla mnie. Bierzemy oczywiście jeszcze passatę pomidorową, bo będę robić swój ukochany krem z pomidorów. I jedziemy dalej. Proszę bardzo, naturalny izotonik, woda kokosowa w różnych smakach. Ja biorę tą klasyczną. Wróciliśmy, moi mili, z zakupów i będzie szybki haul. Część rzeczy typu podpałka do grilla, tacki czy węgiel jest już w samochodzie. Parasol też jest w samochodzie, więc go nie pokażę, ale pokażę wam w następnym odcinku. Żywiec zdrój do ekspresu, zresztą jutro na grilla. Zapas mlek. Tu mamy bułki ziemniaczane. A, bo my jesteśmy odpowiedzialni na grilla za pieczywo. Grilla, węgiel. No i każdy, wiecie, za swój alkohol, że tak powiem. Więc mamy bułki ziemniaczane, kupiłam dla nas, popróbujemy, akurat 6. Bułki i grahamki, te znamy. Oczywiście mój ulubiony Monster zaraz pójdzie do lodówki. I to, słuchajcie, jest pyszne, to jest przy kasach, to jest proteinowy milkshake bananowy. I jest jeszcze czekoladowy, ten jest pyszny, schłodzony, naprawdę. Tutaj mięso na zapas, były moje ukochane wrapy pełnoziarniste, więc wzięłam. Pulpa Mutti, a pierwszy raz widziałam w Lidlu, mam nadzieję, że zostanie już na stałe. Masło, bo się skończyło, pomarańcza Krzysiek sobie kupił do Aperola. Tutaj mamy płatki owsiane górskie w takim dużym opakowaniu, super, bo nam się już kończą. Tutaj mamy ten ręcznik z Decathlonu, ja sobie go zaraz rozłożę, posprawdzam. Natomiast on się po prostu przyda na jakieś podróże czy plażowanie. Tutaj mamy wodę kokosową, bo ja nie piję alkoholu, jestem kierowniczką jutro. Więc wezmę sobie taką wodę kokosową jako izotonik. Twaróg chudy, a ja nie, skyr naturalny i tutaj mam 3 skyry waniliowe, ostatnie jakie były w Lidlu. Duży arbuz, bo pomyślałam, że też będzie fajnie, jak pokroję arbuza w tą kostkę, tak jak zawsze. Kiedyś na żaglach zawsze byłam odpowiedzialna za krojenie arbuza w kostkę, więc mam nadzieję, że zrobi mi się miło. Papier toaletowy nawilżany, polecam dla właścicieli zwierząt, no i generalnie nie tylko. Chleb. Jeszcze widziałam na grilla jutro. Tutaj mamy Krzyśka specjalu, to jest jakiś garaż kamikaze. Aha, już to widzę. Aperol, klasyczek. I tutaj mamy jakiegoś żywca, pszeniczne, nanana. Tutaj mamy jeszcze passatę pomidorową, bo będę robić ten swój kochany krem z pomidorów. No i ziemniaki. I to tyle z naszych zakupów. Tu są niegrzeczne zwierzęta. Nie, o, niegrzeczny! Czego ty chcesz? Czego ty chcesz? No, także trzeba to spakować i rozpakować i tak dalej. Właśnie zrobiłam deser Oreo z e-booka Eli Nowak. Zobaczymy, jak będzie smakował. Wygląda bardzo ładnie. Teraz na godzinę, dwie musi iść do lodówki! Na kaca najlepsza jest praca, więc słuchajcie, dwie drzemki później lecę na siłownię, chcę zrobić cardio. Bo wiecie co, po prostu słabo się czuję. Chciałam pojeździć rowerkiem u nas w domu, ale jest zdecydowanie za gorąco. Myślę, że cardio na siłowni będzie lepszą opcją, dlatego że byłam w tym tygodniu mało aktywna i gdzieś mi psychicznie z tym źle. Więc lecę na cardio, na pewno się upocę. Mam w planie 30 minut bieżni i jeśli nie padnie mi telefon, żebym sobie oglądała jakieś filmiki, to może pójdę jeszcze na 10 minut na schody, jak dam radę, także trzymajcie za mnie kciuki, bo są 33 stopnie. U nas w mieszkaniu jest dramat, zwierzaki leżą na płytkach, żeby się schłodzić, więc...
No nie jest fajnie, a jest już, czekajcie, jest już przed 20, także... A tu jest piesek Lesiek. A ja lecę. Dobra, słuchajcie, przychodzę parę ładnych godzin później. Powiem wam, że po kilku sekundach na bieżni już wiedziałam, że to była dobra decyzja. Poczekaj, że to była dobra decyzja, żeby pójść na siłownię się trochę rozruszać. Spociłam się jak mysz, tak się chyba mówi. Nie wiem, u mnie się tak mówi. Jestem się bardzo zadowolona i bardzo dumna, bo nie sztuką jest pójść na siłownię, kiedy jest się mega zmotywowanym. Ale sztuką jest pójść na siłownię, jak się nie ma siły. No. A kiedy jest to, jak się jest mega zmotywowanym? Kiedy to? No ja mam na przykład, jestem bardzo zmotywowana przed snem, jak już w łóżku leżę. Albo jestem zmotywowana, jak jestem w pracy. Bo już jak mogę, no to już nie jestem zmotywowana tak bardzo, nie? Jak pandemia była, to byłem. Tak, jak siłownia była zamknięta, to bardzo chcieliśmy iść na siłownię, no. Także kojarzycie na pewno takie sytuacje. A później, słuchajcie, byliśmy na spacerze z Mariuszem i... pokażę wam tylko to. Manio, zijeś? Powiem wam, że najpierw biegał z Jackiem. Później biegał z kilkoma innymi pieskami. Tak się pięknie bawił, znaleźliśmy takie fajne miejsce, w ogóle bardzo fajnych ludzi tutaj mamy z takimi mniejszymi pieskami. No tak, tak, tak się wybiegał, że się po prostu w trakcie biegania chłodził. Wiecie, tak się rozwalał na trawę, także ja jestem mega zachwycona. Ale nie przedłużam już tego filmu, lecę pod prysznic, bo siłownia mi dała popalić, zmywam z siebie ten dzień, jutro jest kolejny, jutro też nagrywam vloga, więc mam nadzieję, że podobają wam się moje filmy, że podoba wam się to, że ostatnio publikuję no troszeczkę częściej. Dajcie mi kciuka w górę, jeśli tak jest, jeśli wam się to podoba, jeśli mnie oglądacie. Oczywiście, że będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad, jakiś komentarz, dajcie znać, jak znosicie upały. My rozważamy założenie klimatyzacji w domu. Prawda? No, a tak serio, to po prostu widzimy, że nawet zwierzakom jest słabo dzisiaj. Nie wiem, czy wam o tym mówiłam, ale jak chodzę na drzemkę, to Mariusz zawsze jest obok. I słuchajcie, cię było w sypialni tak gorąco, że wskoczył na łóżko i zeskoczył, położył się na podłodze. I Bułka tak samo, co było dla nas zaskoczeniem, zeszła z balkonu i chowała się tutaj za fotelem, bo tam po prostu jest chłodniej. Więc jeśli chodzi o zwierzaki, to wiecie, u nas to absolutnie nie ma żadnych granic i... Będziemy się zastanawiać nad tym. No, ale ja już nie przedłużam. Proszę o kciuka w górę, komentarz i subskrypcję mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Mam nadzieję, że widzimy się już bardzo niedługo w kolejnym filmie i mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Tak!